Co? Wycofać się. Wycofać się. Już. Zima. Zima, zima, proszę państwa. Ale co z tego? Jesteśmy na posterunku. Jest piątek, 12 imieniny Ady i Benedykta. Wszystkiego dobrego, wszystkiego wszystkim oglądającym, wspierającym. A prawo wspierających. Seba. Seba, dziękuję pięknie. O kurczę, nie mam tego taburetu. Kurę. Płomałem ostatnio. Seba, dzięki wielkie za wspieranie. Za to, że jesteś już od tylu lat. I za to, że pomagasz mi w codziennych wydatkach. Jesteś w porządku, Seba. Dla ciebie życie oddam. Zobacz, jaka gwiazdka będzie szeroka. O! A tu ty tak. O! Dzięki wielkie, Sebastianie, za całe wspieranie, za to, że amortyzujesz moje tutaj kurcze wydatki, bo ostatnio no przez te zboża i parę innych rzeczy, no trochę się tego nazbierało, tych wydatków, a przypływy niestety porą zimową no są mniejsze, aczkolwiek były wcześniej dosyć spoko, bo miód był i inne jeszcze dobroci, nawet kurczaki sprzedawałem, a już teraz ani miodu, właściwie od dwóch miesięcy i kurczaków też już dawno nie ma. Tak więc przychody są słabe, a rozchody mocne. Kurde, jeszcze zdrowie nie dopisuję. Dobra, koniec narzekania. Seba, dzięki wielkie za wspieranie. Obyś w zdrowiu żył. Jeszcze tylko kurczę zakręcony jestem. Dopiero wyszedłem, taka pogoda, że mnie wykręciło od razu. Mnie coś pod łopatką boli. Seba, jeszcze. Mało, Seba, kurde, jeszcze ci poprawimy gwiazdkę, o. Dopiero zauważyłem, że tutaj można by było, o. O, tak o, fajnie zrobić, o. Ty się starasz i ja też się staram starać. Tak więc, Seba, dziękuję. Wielkie, to jest bardzo budujące. Nie dość, że fizycznie to pomaga, bo mieć, a nie mieć pieniądze, no to jest różnica. No to jeszcze psychicznie, bo jak wiem, że ktoś dobrze mi życzy, ktoś dokłada tą cegiełkę od siebie, no to też się chce od razu coś tam nagrywać, coś pokazywać i też dla was tworzyć właśnie te odcinki z farmy, z życia codziennego, niekoniecznie jakieś tematyczne. No dzisiaj niestety tematy o, wyczyściłem jedno dobre z dzisiejszego dnia, że wiadro jest puste. Tematy dzisiaj jakieś z jakiejś roboty to chyba nie będzie, wiecie. Bo mnie, kurde, plecy bolą, chociaż u królików bym chciał parę rzeczy podnieść, to może zaraz się zrobi. I do kóz chciałbym iść, może najpierw chodźmy do kóz. Ale jajko jeszcze zebrać. Bo dawno nie głaskałem kóz. Sobie możecie myśleć, że mam na co dzień to se głaszczę, za te cóżki trzymam, ale nie. Tak nie jest. Proszę państwa. Tak więc, Seba, dedykowany dla ciebie będzie i dla Ewy. Odcinek dla Ewy i dla ciebie, o tylko odcineczek. Żeby nie wy, to może by go nie było. O. No i oczywiście dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspierali, wspierają i może mają w zamiarze wspierać tutaj mnie, zwierzaki, ogólnie farmę, tak? I kanał, bo to też może jeszcze trochę. No bo też, no, żeby z YouTube'a nie parę groszy, nie od was i nie za reklamy, no to przecież nie mógłbym za bardzo tyle czasu na to poświęcać. Po prostu szkoda by mi było tego czasu, nie? Ale na pewno bym nagrywał, bo to jest dobre zajęcie dla samotnego starego kawalera. Koloryfera chciałem powiedzieć, kur. Demencja. Abi. Tak zwana. O Jezu. Demencja farmerska. O. O. No już teraz nie ma takich tęgich mrozów. Więc nie trzeba aż tak za tymi jajkami biegać. Tutaj w kurniku przez dzień nie powinny zamarznąć, ale tak i tak jestem na miejscu, to 3
4 razy nawet dziennie są zbierane, no. Nie z tego względu może, żeby nie zamarzły, co żeby kury nie biły, jak jest 5 jajek w jednym gnieździe, bo jak widzieliście na szorcie dzisiaj z rana, jaka kolejka była do tego czy do tego boksa, no to głowa mała. Wszystko zawalone kurami, tutaj pełno wolnych miejsc, to nie, one wolą do jednego iść. Tak, Larcie. Seba, jakbyście chcieli, ale z tego co pamiętam, to chyba macie źródełko, ale jakby wam brakowało, to mogę wam wysłać jajka. Może nie takie duże, bo nie dojdzie, ale takie jak najbardziej. O. I co jeszcze mam? Z aktualności, proszę państwa, 83% roztwór do czyszczenia aparatów słuchowych, także jeśli byłoby wam trzeba przeczyścić jakiś aparat słuchowy, to to śmiało się ogarnie. O, takie jak mam duże jajka, proszę państwa, to lądują zawsze, na przykład jak tutaj widzicie, na górze jest niedomknięte, ponieważ jedno jest duże. Ja nie żałuję klientom, tylko trzeba właśnie pamiętać, żeby to na górę torby, jak ładujesz na przykład 6 sztuk, to żeby taka wytłaczanka szła na samą górę, żeby nie przygnieść skóry, bo cały ciężar z góry pójdzie właśnie na to, nie? Tutaj widać, że ta skorupka troszeczkę jest niedorobiona, ale póki nie pęknie, no to takie jajko z chęcią, to jak kacze, dowiózłbym do jakiegoś klienta, klientki. Na pewno się ucieszy, prawdopodobnie 2 jajka, no ale takie jajko dostać na kanapeczkę, to jest jedna kanapka i masz po śniadaniu, czy tam po kolacji, proszę państwa. I tak, proszę państwa, wczoraj bateria padła, nie zauważyłem z tych mrozów, no kurczę, nie idzie wyczuć, kiedy to padnie. No ale nie pokazałem, tak, o, wszystkie mamy gotowe, 15 sztuk moich nowych lądowisk. No i to, co dzisiaj chciałbym sprawdzić, to to, czy impregnat nie zamarzł. No, czyli można przejechać trochę dla zasady, ja tam się nie będę wczuwał, po prostu coś tam pochlapać, żeby było. Zawsze to może rok, 2, 3, 5 będzie dłużej, tak? Na pasiece stało. No tak więc tym się zajmę teraz, to jest sekunda 1 dosłownie i będzie zrobione. I pójdziemy chyba do KUS pogłaskać trochę dziewczynki, bo już się stęskniłem, a wy też pewnie. Tak więc za chwilę się włączymy. O! No i dobrze. O, w taki sposób trochę tam. Pędzla nie mam, kurczę, dobrego. O. I to się wchłonie z wierzchu i gitara, więcej nie trzeba. A spod spodu nie będę mazał. Tam już wody nie będzie. O. Tu już by była rozpusta. Okulary zabierz, bo pochlapisz. O. Tak, nie? Szybko idzie, to może innym razem weźmiemy i z drugiej strony się pomarzy i też będzie dobrze. Tylko ciekawe, na ile to w ogóle zabezpiecza taki impregnat, nie? No to wiadomo, tutaj oleju nie zastosuję ekologicznego z 30. No bo raz, że ciemny, no to nie może być, bo się nagrzewa wtedy i pszczoła ma przekichane w upalne dni. A druga sprawa, no jednak to ma swój zapach. Jakieś tam swoje właściwości nie do końca może te, znaczy składniki nie do końca tak jakby spełniające normy ekologii, no to sobie darujemy jednak, nie? O. Przerosłem samego siebie, proszę państwa, to jest normalnie arcydzieło, po Bożemu wszystko zrobione. Pięknie. Nie, to zaraz będziemy kończyć dzień, proszę państwa. O kurde. Trzeba uważać teraz. Jak ta malutka? Myślałem, że rodzisz. Nie? Jeszcze nie? Co? Zaraz przyniosę.
Na razie przyszedłem pogłaskać. Macie wody. Pogłaskać przyszedłem, dziewczyny. Baćcie, jaki benzon. Będzie trójka znowu. Chodź, perełka, pokaż te cuszki. Perełka. Perełka jednego będzie miała. Aria nie wiadomo. Paula jednego. Po brzuchu to nawet nie widać różnicy, ale cycki urosły. Nie, Pauluś? No, będzie coś pięknego. Może bez rogów będzie, co, Paula? No. Co, malutka? Dawno się nie całowaliśmy, co? No. Już się wygina. Już jej się chce. Co? Co? No chodź. Perełka. Chodź, Paula. Nie wiedzą, czy mogą, bo tu mała pilnuje. One by chciały. No co? Co? Ślicznotko. A futerko fajne, zimowe, mięciutkie. Ale śliczne jesteście. Tak. Tak. No, tak. Tak. No. Tak, chcesz iść zobaczyć śnieg? A nie, Abi jest. O. Chodź, Perełka, chodź. Chodź tutaj. Pokaż te cycuszki swoje. Co, Rełciu? Pokaż te swoje cycuszki. Chodź. No chodź. Brzuszek napompowany. Co? I? Paula. No chodź. Paula. Co, Abi ciekawi? O. Chcecie takie odcinki, jak śnieg pada? I mnie plecy bolą? No kus przyjść, zawsze to inaczej, co? Wieczorem po robocie. Usiądziecie, chwilę popatrzycie na te kozy. Może pożyjecie z 5 minut dłużej. Jak się to złoży, nie? Parę lat oglądania, Aria. No, ja to mam głaskanie. Ja czuję tą kozę. To wiecie, to u mnie to może i nawet z tydzień dłużej pożyje dzięki kozom. Nie wspomnę już o produktach. Mleczko codziennie idzie do kawy. Już prawie nie ma tego mleka, ale... Jeszcze dla Grzegorza ukręcę trochę tego serka w poniedziałek albo w niedzielę. Już się nie bój, się nie bój. Się nie bój, ja cię obronię. Tak, obronię cię, Perełciu, obronię. Tak. U mnie jesteś bezpieczna. Tak. Zostawić Perełkę. Pokaż te cycki. No, nabrzmiewają. Paula ma większe chyba. Me. Me. Słodziaki. Ja cię bronię, Perełciu. Ja cię bronię. Tak. Tak. O, żadna cię nie ruszy. Me, nawet ty, Aria. Tak. Macie jakie futerko fajne. Mięciutkie. Idę. Połowę dla was. Dobra, Perełka. Idę. Abi ich cię. Abi interesuje ich. Już idę po obiec. Zima jest. Zima jest, obrażone na mnie, bo nie wychodzą. W tamtym roku chodziły. Dużo. Ale no zimie nie było takiej. Nie, Pauluś? Nie.
Chodź, Paula, się podoba. Wiem, że lubisz, tak. Lubisz, lubisz, tak. O, o jak dobrze, tak. O, to. O, jak przyjemnie, jak dobrze, no. Już, perełka, już. Odejdź od perełki. Odejdź od perełki. Dobra, dosyć. Idę po jedzenie. Zamykamy interes, bo mnie plecy bolą, wszystko boli. O. Śnieżyca. Co, Abi, pada śnieg czy nie? O. Cześć, perełki. Lekcja numer 153. Po czym poznać, że pada śnieg? Po psie. O. Tak się robi shorty. Kolejne 1000 zł za shorta. Nie. Zobaczy, że tak. Idziemy. Po owies. A może młode chcecie zobaczyć, co? Jak jeszcze bateria nie padła. Co się drzecie? Drzecie? E? Chodźcie. Głaskać się. Z szefem. Aha. Gdzie? Abi? Leżeć? Siad? Co, Marysiu, co? O, Tinka. Uciej! Daj pogłaskać kozę. A ty, kurde, rogi to masz spiczaste. Ewi. Byś, kurde, nie, tego nie ubiła. Wojciecha. Nie nabiła na te rogi. Będzie grzeczny przy tobie. Będzie się bał. Uciej, Ewi. Uciej. Co, wodę kradnie pies? Prawie jak koza pies. Tinka? Marysia? Co gryziesz? Gdzie Abi? Abi, gdzie? Co gryziesz ty? E? Wariatko. Tylko patrzy, gdzie ugryź. Gdzie? 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 No co? Się gryziesz? Hmm? Pogłaskać? Jedno co Hugowi wyszło w życiu. Ewi. Chociaż wariatka niesamowita. Jakiś ADHD ma. Albo gdzieś, kurde, Hugo ma produkcję fety w jakimś kącie. A ty mu pomagasz. Gdzie, Abi? Gdzie? Dobra, starczy tej koźniej terapii, myślę. Wszyscy się uspokoili. Już, idziemy, Abi. Abi się nie boi żadnej pogody. Roboty trzeba zrobić. Chodźcie. Chodź malutko do siebie. Raz do siebie. Idziemy, Abi.
jutro odśnieżanie, trzeba się oszczędzać. Bum, 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 bum